Odrobina magii w łyżce zupy. Nie chcę. Nie będę tego jadł, krzyczał Krystian znad talerza z jarzynówką. Zjedz chociaż 10 łyżek, prosiła go niania Ala. Fe, nie lubię, nie chcę, nie będę tego jadł, nie dawał za wygraną czterolatek. No ale proszę cię, proszę, za mamusię, za tatusia. Nic z tego. Krystian nie zmienił zdania. Zapewne rozmowa ta nie skończyłaby się tak szybko, gdyby niania nie powiedziała do malucha: oj, Krystku, zjedz chociaż łyżkę zupy. Ta łyżka jest zaczarowana. Chłopiec pomyślał, że ma taką dziwną nianię, bo przecież on ma już 4 lata i nie wierzy w żadne czary. Ale co tam, spróbuje. W momencie, w którym przełykał zupę, poczuł w gardle miłe łaskotanie. Jedzenie sprawiło mu taką przyjemność, że zjadł cały talerz z nienawidzonej jarzynowej w jednej chwili. Dopiero potem zdał sobie sprawę, iż tak naprawdę to nawet nie wie, na czym ma polegać ta cała magia. Przestraszył się i zapytał: nianiu, zjadłem całą zupę. Co się teraz ze mną stanie? Zamienię się w coś? Będę miał jakieś szczególne właściwości? Nie, nic z tych rzeczy, odpowiedziała niania, trochę zmieszana. Widzisz, Krystianku, to taka szczególna łyżka. Każda porcja, którą zjesz przy jej pomocy, działa inaczej i nikt nie umie przewidzieć, co się stanie następnym razem. Krystian czym prędzej pobiegł do lustra w łazience. Przyglądał się sobie dłuższą chwilę i odetchnął z ulgą. Jego wygląd pozostał bez zmian. Blond loki na głowie, duże niebieskie oczy, też na swoim miejscu, para rąk i jak zawsze para nóg. Chłopiec pomyślał, że dał się nabrać podstępnej niani Ali i zapomniał o całej tej historii z łyżką. Następnego dnia była sobota i Krystian razem z rodzicami wybrali się na działkę. Rodzice od razu zabrali się do pielenia grządek i rabatek, podczas gdy maluch bawił się w najlepsze. Synku, chodź proszę, zawołała mama Krystiana. Pomożesz mi trochę, a przy okazji nauczę cię, jak ciekawie nazywają się chwasty. Oj, mamo, za chwilę, odpowiedział chłopiec. Raz, dwa, trzy, biegniesz ty, zawołała zniecierpliwiona mama. Krystian pobiegł do mamy, słysząc swoją ulubioną wyliczajkę, popędzajkę. Spójrz, kochanie, tak wygląda pesz. To trawa z kłączami. O, ale jak trudno ją wyrwać, zauważył Krystian. A ta roślina z żółtymi kwiatami to mniszek lekarski, popularnie zwany mleczem. Ta z malutkimi listkami i białymi kwiatkami to gwiazdnica pospolita. A to uważaj, uważaj, bo parzy, pokrzywa. Zapamiętałem, mamu. Pysz, mlekarz, gwiazdka i pokrywa. Gdy tylko Krystianek wymienił, wprawdzie trochę zmienione, nazwy roślin, słońce zasłoniła różowa chmura, a po krótkiej chwili w całym ogrodzie nie było już ani jednego chwastu. Ogromna sterta zielska leżała w kącie działki. W pierwszej chwili cała rodzina przestraszyła się, potem zdziwiła, a następnie ucieszyła. Do końca dnia wszyscy bawili się piłką i jedli lody z pobliskiego sklepu. Przechodnie nie mogli się nadziwić, jaki to rodzice Krystianka mają zadbany ogródek. Dopiero wieczorem, przed zaśnięciem, Krystian przypomniał sobie o zaczarowanej łyżce. Nie mógł doczekać się poniedziałku i obiadu z nianią. Nadszedł wreszcie upragniony poniedziałek i już od rana Krystian zapytał Ale: nianiu, kiedy będzie obiad? Dopiero za 4 godziny,
odpowiedziała Ala za pierwszym razem. Minęły już 4 godziny? Pytał po chwili. Nie, dopiero 4 minuty, cierpliwie odpowiedziała niania. Kiedy nadeszła wyczekiwana pora posiłku, Krystian był bardzo zasmucony, gdyż okazało się, że mama przygotowała dla niego tylko 2 danie. W końcu mały spryciarz stwierdził, że pierogi też można jeść łyżką i właśnie tak zrobił. Zawsze był niejadkiem, a teraz nawet poprosił nianię o dokładkę i z niecierpliwością czekał na łyżkową magię. Po południu odwiedził Krystianka kolega Olek. Chłopcy wspaniale się bawili. Klocki, samochody, samoloty, pistolety. Wszystkie zabawki gospodarza były w użyciu. Po 2 godzinach niesamowitej zabawy Olek ciągle we wspaniałym nastroju poszedł do domu. O rany, a tu co się stało? Czy w twoim pokoju zawieruszył się huragan? Powiedziała mama Krystianka, wchodząc do jego królestwa i widząc porozrzucane zabawki. Mamo, zaraz posprzątam. Chłopiec popatrzył w koło i bardzo się zasmucił. W tym momencie żarówka w lampie na suficie zamigotała przez chwilę, a kiedy zaświeciła już stałym światłem, Krystian z mamą nie mogli wyjść ze zdziwienia. Wszystkie zabawki chłopca znalazły się na swoich miejscach. Mama zaczęła zastanawiać się, co może być przyczyną tak dziwnych zdarzeń. Najpierw wyrwane chwasty w ogródku, teraz poukładane zabawki. W końcu zapytała o to synka. Mamo, łyżka zaczarowana, niania, obiad, opowiadał nieskładnie chłopiec. Nic nie rozumiem. Jaka łyżka? Dopytywała się mama. No, zaczarowana, od niani Ali. Ej, co ty opowiadasz, Krystianku? Nie wierzyła mama. Jest tak, a ty mi nie wierzysz. Rozpłakał się maluch i pobiegł do swojego pokoju. Krystian płakał i płakał. Uspokoił się dopiero wtedy, gdy pomyślał sobie, że jutro znowu zje obiad magiczną łyżką i znów spotka go jakaś niespodzianka. Teraz niania ani przez chwilę nie musiała namawiać chłopca do jedzenia. Krystian chętnie jadł, a nawet prosił o dokładkę. Niania była radośniejsza, a mama chłopca nie musiała martwić się niejadkiem podczas pobytu w pracy. W środę Krystian znów chętnie zjadł cały obiad i od razu pobiegł do swojego pokoju, w którym stał telewizor. Teraz była pora oglądania ulubionych przez niego filmów przyrodniczych. Było mu bardzo smutno, bo nie mógł włączyć telewizora. Nianiu, przyjdź tu proszę, zawołał. Co się stało? Zapytała niania. Telewizor nie działa, odpowiedział chłopiec. Teraz ma być film o żyrafach, dodał. Niania Ala przez chwilę majstrowała przy pilocie i przy samym telewizorze i w końcu sama oceniła. Popsuty. No i ja chcę obejrzeć mój film, zawołał malec. W tym momencie na ekranie telewizora pojawiły się dziwne, świetliste, kolorowe fale. Następnie rozpoczął się wyczekiwany przez chłopca film o żyrafach. Następnego dnia niania Ala nie pojawiła się w domu Krystiana. Gdzieś zapodziała się też zaczarowana łyżka. Teraz mama Krystianka zrozumiała, że chłopiec mówił prawdę. Na początku Krystianowi było bardzo przykro po rozstaniu się z nianią, Alą i łyżką. Dopiero po pewnym czasie chłopiec stwierdził, że właściwie nie potrzebuje już zaczarowanej łyżki. Może przecież jeść obiady tak, jak przez ostatnie dni spędzone wspólnie z nianią. A wy jesteście ciekawi, co się stało z nianią i z zaczarowaną łyżką? Powiem wam. Niania ciągle zmienia pracę. Zawsze szuka domu, w którym jest jakiś mały niejadek. Ostatnio podobno widziano ją w waszej okolicy.